Kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kiedryński, a Agnieszka Łukasiewicz zgodziła się zrealizować dzisiejszą siestę. Bardzo serdecznie się kłaniam wszystkim w tę piękną naprawdę niedzielę. Wierzę, że to będzie dla Państwa dzień szczęśliwy. No ale szczególnie cieszę się nadzieją, że będzie to dzień szczęśliwy dla osoby bardzo dla mnie ważnej i wierzę, że także ważnej dla Państwa. Siesta dzisiaj miała się zaczynać zupełnie inaczej. Ale dowiedziałem się dosłownie przed chwilą nieomal, że mój ulubiony artysta radiowy świętuje dzisiaj takie półokrągłe urodziny. Widziałem wywiad z nim w jednym z portali, stąd ta informacja, więc postanowiłem uczcić go początkiem dzisiejszej siesty, a w tym wywiadzie powiedział między innymi, że tak naprawdę najbardziej to lubi nic nie robienie. Uwielbia leniuchować, zwłaszcza w niedzielne popołudnie. W związku z tym zdaje się, że nie można tej siesty zacząć inaczej. Tak, nasz bohater podobno uwielbia nic nie robienie, zwłaszcza leniuchowanie w niedzielne popołudnie, ale wiedzą Państwo, jak to jest. Tak zazwyczaj mówią sobie ludzie nieprawdopodobnie wciąż zajęci. Tak jak on, który tak naprawdę karmi nasze dusze i uszy przede wszystkim muzyką już ładnych parę lat. Marek Niedźwiecki ma dzisiaj te półokrągłe, jako się rzekło, urodziny i w wywiadzie, który z nim z tej okazji przeczytałem, wspominał też, co dla mnie jakoś jest zaskoczeniem chyba, że owszem, ma wielu artystów, którzy trącają czułe w nim struny, ale tak naprawdę kocha, lubi, szanuje. Najbardziej chyba Ella Fitzgerald i kiedy ją słyszy, to jak pisze, cytuję, jest zrobiony. No więc zróbmy mu dzisiaj urodzinową przyjemność. To jest Ella dla Marka i niech te najbliższe dni, no dzisiaj oczywiście dni tego tygodnia, ale w ogóle lata, które nadchodzą, będą dla niego latami wina i róż, mówiąc metaforycznie. Ella Jo Pass, Days of Wine and Roses. The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward the closing door, the door marked evermore. That wasn't there before. The lonely night
is closest, just a passing breeze filled with memories. Oh, the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The days of the wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked evermore. That wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses. There was a day of wine and roses, the day of wine and roses and you, wine and roses and you, days of wine and roses and you. Tak jest, Ella Fitzgerald dla naszego jubilata, niedźwiedzia, z najlepszymi życzeniami i nawet, powiedziałbym, takim przyklęknięciem z wdzięcznością. A w sieście teraz Maja. Dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança. Faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, 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 ai. Sabe pra onde se virar. Ninguém sabe o que é pra cima, nem pra onde fica o mar. Lá na terra ninguém sonha, nem quer tempo pra sonhar. Ai, 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 ai. Terra da saudade. Lá na terra não há flores, a beleza faz jejum. Não há dor nem há doença. A morte vem sem sentido algum. Há um Deus que é de todos, mas não chega a nenhum. Ai, ai. Thank you.
Maja Andrade z nowej płyty Manga. Czy i kiedy ten album znajdzie się w naszych sklepach płytowych, to trudno powiedzieć. Natomiast oczywiście Majra przywiezie ze sobą tę płytę, a przede wszystkim tę muzykę i tych kolegów na nasz trójkowy dziewiąty Siesta Festival. Majra w pewnym sensie go otwiera, bo to jest pierwszy koncert w głównej sali Filharmonii, ale oczywiście dzień wcześniej w preludium pojawia się Candace Springs. Po Majrze nasz liryczny bohater z Brazylii, Marcio Faraco, potem sobota oczywiście kaboverdyjska z Lucy Bellą i niedziela królowa Fado, Ana Moura, a noc pląsająca w parlamencie z cudowną dziewczyną z Mozambiku, Selmą Wamus. Nie muszę oczywiście dodawać, że te wieczory potem się przeradzają w takie biesiady Fado. Czwartek, piątek i sobota. Marco Rodriguez. A mówię o tym tak zbiorczo dlatego, żeby Państwa jakoś pocieszyć, żeby ci wszyscy, którzy porzucili już wszelką nadzieję, upierają się, że nie ma żadnych miejsc od dawna, żeby wiarę tę odzyskali. Mianowicie pojawia się teraz coś takiego jak tak zwany drugi rzut. W związku z tym proszę się orientować, bo miejsca są naprawdę na każdy z tych koncertów. Majra Andrade za nami, a przed nami koledzy, którzy, i to jest trochę smutne, szczerze mówiąc, miałem nadzieję ich na którymś najchętniej najbliższym albo przyszłym Siesta Festiwalu gościć, ale to jest, proszę sobie wyobrazić, teraz projekt jedynie płytowy. Oni nie ruszyli w trasę i nie koncertują razem. Toto Bona Lokua. Si muoio de pena ni na no, toujours et tout dans la gare. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour toi. Oh non non, maman, les mots qu'à songer on peut pas attendre. Maman. Tout corps en moins qu'un monde serré. Les mon cas c'est au moins qu'attendre. Tout au coup de ça. Il monte qu'à moi meeting, wando vi moye ma. Il sort de mon lèvre matin, wando vi moye ma. Dikala voti lote, wando bambe moye ma. Les mots qu'à songer, on peut pas attendre. Tout corps en moins qu'un monde serré. Les mots qu'à ouer, c'est au moins qu'attendre. Tout doumi, c'est ça. So kiote nani o yako yokanga yako pesanga tolango mama les mains qu'à songer on peut pas attendre mama tout comme un camon desserré. Mama, 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 mama,
mama. Richard Bona, Gerald Toto i Lokua Kanza. Ja lubię, jak oni tak gwiżdżą sobie na wszystko wokół, z taką dezynwulturą. Chłopcy, a i Majra wcześniej w jakimś sensie zabrali nas do Afryki. To jest dobry adres w taką piękną niedzielę. Po raz pierwszy w sieście z Algierii Shebnasim. What's
de ma tuesia. Ton sabri ton ya qalbi maglaq. Daqas biya lahwan shurhi malki tudwa. Ton sabri ton ya qalbi maglaq. Daqas biya lahwan وجرحي ما لقيت هدوة يا 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 No, jak tam, czy Szeb Nassim wprawił Państwa lędźwie w dziki pląs. Wierzę, że rzeczywiście się Państwo rozbrykali, jak nie przymierzając bohater filmu Mąż fryzjerki. Państwo pamiętają ten jakże piękny, ale ostatecznie słodko-gorzki, tak to ujmijmy, film. Kto go nie widział, niech prędko nadrobi, choćby jeśli nie z tysiąca innych powodów, dla muzyki Raj. Właśnie, a my w tym naszym wędrowaniu po Afryce, w zjeście to jest możliwe, że coś, co w realnym świecie zajmuje godziny w najszybszych samolotach, my to po prostu załatwiamy w mgnienie. Więc na początku taki skok od A do Z, chciałoby się powiedzieć, z Algierii do Zimbabwe. To jest trio, panowie Insingizi. Kumbula Kule susu Senjabulu Kwa ukoni ntome ntanayo Ikamalayo Ikamalayo nanziwe Ema totanjela Haluhlu tando ema Ikumbula minangu Kule susu Senjabulu Kwa ukoni ntome ntanayo Ikamalayo Ikamalayo nanziwe Ema totanjela Haluhlu tando ema Uma, 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 niskangela Ulesusu umama cha Asimutu walu Abantu mama Sebe nyezi spupu Ubuya Ubuya nanziwe Uguze Uleti Umama, uma, uma, uma Niskangela Ulesusu umama cha Asimutu walu Abantu mama Sebe nyezi Obuya, obuya nanziwe Obuse, uleti hlonipekaya Obuya nanziwe Obuya tembala Ye mama Uleti hlonipekaya Obuya, obuya Obuya mtwano mu Skumbule Leso nsuwe za tina Obuya nanziwe mama Obuya tembala Ye mama Uleti hlonipekaya Obuya, obuya kaya Obuya mtwano mu Skumbule Leso nsuwe za tulayo Obuya tembala Ye mama Uleti hlonipekaya Obuya, obuya mama Obuya mtwano mu Skumbule Leso nsuwe za tulayo Obuya ma Obuya Obuya ka Obuya tembala mi Obuya ma Obuya Obuya mtwano Obuya 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 ka Obuya tembala mi Obuya 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 mtwano Oshi oshi mama Oshi 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 mama Oshi 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 mama Oshi 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 mama Oshi 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 mama Obuya tembala Obuya Uleti Obuya mtwano muntu Obuya mtwano muntu Ye mama Leso nsuke sahlulayo Uma Ma
sizikhangela kulezo suku mama cha asimuntu walo abantu mama sebengesipupu obuya obuya nanziwe uze ulethe inhloniphe ekhaya grr eje. A, jak miło. To trio a cappella z Bulawayo w Zimbabwe. Insingizi. Całe to południe Afryki jest takie rozśpiewane. Ilekroć bywałem w regionie czy w RPA, tutaj zresztą było słychać, prawda, wpływy Ladysmith z Black Mambazo, ale tam jest ten tłum dziki wokalistów, a tutaj tylko trzech facetów. No więc czy tam, czy w RPA, czy w Swazilandzie, czy w Mozambiku oczywiście przede wszystkim. Wszyscy tacy rozśpiewani, a w sąsiedniej, jakby po drugiej stronie pustynnej Namibii nic. Cisza, co zresztą ogromnie sobie ceniłem zawsze. Ten region, ta pustka, ta dzikość miała w sobie taką ciszę właśnie. Człowiek jechał czasami dniami, nie słysząc nic wokół, z wyjątkiem wiatru może jedynie. Co wszelako nie oznacza, że nikt tam nie muzykuje. I chyba po raz pierwszy właściwie mamy dzisiaj w sieście artystę z Namibii imieniem El Motho. Tak, chyba istotnie po raz pierwszy w sieście zabrzmiał język Setswana z Namibii, El Motho. Jeszcze nam do kompletu muzyki z tej części Afryki brakuje kogoś z Botswany. Byłem ostatnio w Botswanie, nieprawdopodobny to kraj, człowiek nad nim leci
a wionetką godzinami bywa i nie zmienia się absolutnie nic. Płasko i busz, i busz, i busz. No ale ktoś w tym buszu pewnie muzykuje, więc obiecuję się tego dowiedzieć. Ale teraz jak to w Sieście, błyskawiczny skok hen na północ i w góry do kraju rozśpiewanego, rozbujanego. No w końcu jakże może być inaczej, skoro każdy entuzjasta muzyki Boba Marleya musiał tam przynajmniej raz w życiu przyjechać, więc Etiopczycy reggae to mają we krwi po prostu. Też bodaj pierwszy raz w Sieście Gabriela Kermandi. Chabalo fanno chabalo 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 fanno chabalo 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 fanno chabalo. Arbeñao fanno ya vale gofer, igwa tapetan agar si te fer.
ከስብ ስም ይሸጣል ይላል ባላገሩ ለታሪክ የኖሩ ታሪክ የሰሩ በታሪክ አምድ ላይ ደምቆ የሚኖሩ በመልካም ስራቸው ትውልድ ያኮሩ እስቲ እንወቃቸው እነማ ነበሩ Takie rzeczy tylko w sieście. No ja wiem, że trochę przeciągnąłem strunę dzisiaj z tym etiopskim reggae. Nawiasem mówiąc, oni by tak mogli jeszcze długo, długo. No ale powiem Państwu dlaczego, bo ja przyszedłem dzisiaj trochę wcześniej do radia z wielkim zainteresowaniem i jak zawsze radością słuchałem audycji Dariusza Bugalskiego, ale usłyszałem, że pan Dariusz bawił Państwa białoruskim rockiem i słuchając wraz z Wami tamtej muzyki, pomyślałem sobie, że choćbym nie wiem po co sięgnął ze swojej płytoteki, no to do pięt mu nie dorosnę. No ale starałem się tym etiopskim reggae trochę Państwa postraszyć. Ale okej, uciekamy już z Afryki dzisiaj dosyć konsekwentnie. No zobaczymy, pewnie ktoś z Cabo Verde się jeszcze nam zamelduje. Ale Gabriela Germandi otworzyła nam taki tryptyk świetnych dziewczyn, z których każda zajmuje się zupełnie czym innym. Kompletnie inną tworzy muzykę. I przypomniałem sobie, że dawno u nas nie było Jaśminy, a ona wszak niebawem do Polski zawita i będzie między innymi w Bielsku-Białej 9 kwietnia. De un noble potrillo que justo en la raya afloja llega y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que fugar por una cabeza me dejó un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera a todo mi querer por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida importa perderme mil veces la vida, no para qué vivir. Cuántos desengaños por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún tiempo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿o qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Thank you.
para perderme, mil veces la vida, ¿para qué vivir? Jasmin Levy śpiewała Carlosa Gardela, Jasmin 9 kwietnia w Bielsku-Białej. A teraz Norah Jones zaśpiewa Dolly Parton. A to dlatego, że Nora już za chwilę, dosłownie w nadchodzącym tygodniu, 40 kończymy, będziemy świętować w najbliższej sieście. No ale już dzisiaj Jolene. Talk with you, my happiness depends on you, whatever.
40 lat minęło jak jeden dzień, zanuci sobie być może płynną płaszczyzną, rzecz jasna, Norah Jones. No ale to dopiero w nadchodzącą sobotę, w kolejnej sieście będziemy świętować z kwadrans. A dzisiaj, skoro liryczne country, to jeszcze Markotny Mark z ostatniej płyty, mój ulubiony utwór.
powróci w stosownym momencie.